Zjawisko anatomiczne odpowiadające za występowanie zespołu Meitnera związane jest z uciskiem żyły biodrowej wspólnej lewej na wysokości skrzyżowania z tętnicą biodrową wspólną prawą. Leżący pod spodem kręgosłup doprowadza do ucisku światła żyły oraz utrudnionego odpływu krwi z obszarów miednicy małej i pierwotnie z kończyny dolnej lewej. Ujawnianie się tego typu nieprawidłowości występuje częściej u kobiet, szczególnie w okresie ciąży, gdy powiększająca się macica wzmaga ciasnotę w miednicy małej. Zespół Meitnera to drugi po zespole dziadka do orzechów najczęstszy populacyjnie żylny zespół uciskowy. W sytuacjach ciężkich, szczególnie u kobiet w okresie ciąży i połogu, może doprowadzić do wystąpienia zakrzepicy proksymalnej zajmującej segment biodrowo-udowy. Efektem tego mogą być masywne zmiany pozakrzepowe, doprowadzające do silnego bólu podudzia przy staniu i chodzeniu. U pacjentów z zespołem Meitnera statystycznie częściej rozwijają się również niegojące się owrzodzenia żylne podudzi. Najtrudniejsze diagnostycznie są jednak przypadki osób, które do gabinetów zgłaszają się z niewydolnością żylną kończyn dolnych, pierwotnie lewokończynową. Często oferuje im się bezskutecznie różne małoinwazyjne zabiegi zamykania żył czy chirurgiczne ich usuwanie, nie lecząc przyczyny choroby. Dlatego też wszystkie osoby cierpiące na żylaki we wczesnym wieku oraz pacjentów z nawrotowymi żylakami, szczególnie na lewej nodze, zachęcamy do diagnostyki w kierunku zespołu Meitnera.